Jestem przewodnikiem po Zamku Książę, nazywam się Andrzej Gajik. Pracuję tutaj już od 8 lat, ale samym zamkiem interesuję się już od około lat 20. A te zainteresowania związane są z okresem nazistowskiej, niemieckiej przebudowy Książę. O tym oczywiście za chwileczkę opowiem. A teraz gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w bardzo pięknej sali, to jest sala Grodźca. Jesteśmy na trzecim piętrze, w pomieszczeniach, gdzie były sypialnie gości, którzy tutaj przyjeżdżali do zamku. Do kogo tu przyjeżdżali? Tu mieszkali bardzo bogaci ludzie. Niemiecka rodzina Hochbergów to byli jedni z najbogatszych ludzi w Europie. Wzbogacili się na węglu, na złocie tego terenu. Oni byli właścicielami prawie połowy kopalń Śląska, dolnego, górnego. Oni mieli kopalnie, huty, koksownie, mieli tereny leśne, wsie, miasta. Ten wielki zespół browarów tyskich to też własność Hochbergów. Tak naprawdę tego to im najbardziej zazdroszczę. Oni mieli swój prywatny browar. Hochbergowie mieli ten piękny książ, oni mieli jeszcze ładniejszy pałac, 200 km stąd na Śląsku Górnym w Pszczynie. Przepiękne miejsce, teraz tam jest XVIII-wieczne Muzeum Wnętrz. Stąd przy ich nazwisku von Hochberg jest drugi człon, von Ples, książęta pszczyńscy. Ale prócz Pszczyny, piękny pałac myśliwski w Promnicach, w Kłonicach, w Grodźcu, w Roztoce. To te największe posiadłości. Mieli mnóstwo innych, mniejszych pałacyków i willi. Browary tyskie, uzdrowisko Szczawno-Zdrój, to wszystko własność tej rodziny. No i Hochbergowie tutaj właśnie w zamku, w Książu na trzecim piętrze urządzili sypialnie dla swoich gości. Tu było zawsze mnóstwo gości. Tu jak nie bale, to koncerty, a przede wszystkim polowania. Właściciel tego zamku, książę Jan Henryk XV Hochberg von Ples, to był zapalony myśliwy, to był wielki łowczy cesarski. On tutaj na polowania w swoich lasach zapraszał samego cesarza Wilhelma II. Bardzo często tutaj cesarz w zamku gościł. No i jak mówię, w tych pokojach goście przebywali. To jest sala Grodźca. To, co widzimy na ścianach, to są freski przedstawiające zamek w Grodźcu. Piękne miejsce. Tyle tylko, że zamek w Grodźcu już zupełnie inaczej wygląda. Gdybyśmy go teraz zobaczyli, to stwierdzimy, że obiekt jest odbudowany. W XIX wieku rodzina Hochbergów zamek w Grodźcu odbudowała, a to, co teraz widzimy, to tak widział Grodziec autor tego dzieła. Był to heski malarz, architekt Tischbein. On namalował zamek w Grodźcu i to pomieszczenie upodobał sobie Sir George. Kto to był? Tutaj mieszkała jedna z najpiękniejszych kobiet ówczesnej Europy, angielska księżna Maria, Teresa, Luisa, Olivia, Conrad West. Dla przyjaciół to była Daisy, stokrotka. Księżna Daisy miała siostrę, brata i jej starszy brat George tutaj bardzo często przyjeżdżał. To jest ten, który ożenił się z matką Winstona Churchilla. Księżna Daisy w ten sposób automatycznie stała się ciotką Churchilla. On tutaj bardzo często, Churchill, do książa przyjeżdżał. No i tutaj Sir George pisał w pamiętnikach, że w tym pomieszczeniu straszyło. Tutaj mówi, w nocy słychać były jakieś jęki, jakieś trzaski. No doszło do tego, że on z tego pokoju się wyniósł. Ale Daisy, ona tak realnie na wszystko patrzyła, uświadomiła mu, że to być może podłogi, że to może niedomknięte okna. Wrócił tutaj do tego pokoju, prawdopodobnie później go już nie straszyło. Księżna Daisy, osoba, która była nie tylko bardzo piękna, niezwykle zgrabna, ale to też kobieta, która bardzo dużo dobrych rzeczy tutaj w Książu zrobiła, to ona kazała tutaj zbudować na terenie Śląska Dolnego szkoły koronkarskie dla dziewcząt. Były bardzo biedne te kobiety, a gdy zdobyły wykształcenie, mogły znaleźć pracę. Kazała zbudować oczyszczalnie ścieków, zakłady opiekuńcze. Wielka miłośniczka kwiatów. W naszym parku są ogromne rododendrony. No niektórzy mówią, że są wielkie jak drzewa, przecież one mają ponad 100 lat. To Daisy kazała zasadzić tutaj te rododendrony. Dla niej jej mąż, książę Hochberg, zbudował taki wielki zespół szklarni. To jest dzisiejsza palmiarnia w Lubiechowie. Księżna Daisy dużo podróżowała, odwiedzała kraje tropikalne i chciała, żeby tutaj na jej terenach Dolnego Śląska rosły rośliny z tropików. Tu przecież nieraz zima trwa 3, 4, 5 miesięcy, a więc książę buduje tę szklarnię. Wnętrze wyłożył tufem wulkanicznym sprowadzonym z Etny. No i jako ciekawostkę powiem, że ta palmiarnia kosztowała 7 milionów marek liczonych w złocie.
Do czego to porównać? Wtedy, gdy książę zbudował tę palmiarnię, to górnik, który pracował w jego kopalni, rocznie zarabiał 1000 marek. No, a palmiarnia kosztowała 7 milionów. Co to dla niego? Gdy byli w podróży poślubnej, książę ofiarował swojej pięknej, młodej żonie sznur pereł o długości prawie 7 metrów, a te perły kosztowały bagatela 3,5 miliona marek. Podobno nawet Daisy została pochowana z tymi perłami, ale to jest taki dłuższy temat na zupełnie inną historię. Hochbergowie, no, ludzie bogaci, dobrze im się tutaj wiodło i mąż księżnej Daisy na początku wieku XX postanowił ten zamek rozbudować. Rozbudować, bo tutaj za jego czasu było ponad 300 pokoi, ale książę uznał, że to jest za mało i kazał dobudować jeszcze 100. Księżna była tego przeciwna, mówiła, po co nam tyle pokoi? Książę ze stoickim spokojem powiedział, że na dworze w Berlinie będą nam książę zazdrościć. Tak podobno było. Nie było w okolicy tak olbrzymiego, tak pięknego pałacu. Cała strona zachodnia, część północna zamku obecna, to jest właśnie dzieło księcia Jana Henryka XV. Ale tak się rozmiłował w tych budowach, że tego było jeszcze mu mało. Właśnie, wybudował palmiarnię w Lubiechowie, 7 milionów marek. Wybudował Grand Hotel w Szczawnie-Zdroju, przepiękny obiekt, stoi tam do dzisiaj, teraz tam jest dom zdrojowy, niezwykle piękny, nowoczesny. Tak się zachwycano tym Grand Hotelem, że niemieccy architekci zaczęli się na nim wzorować i po 10 latach zbudowali identyczny w Sopocie. Ten Grand, który stoi przy plaży, wierna kopia Grand Hotelu ze Szczawna-Zdroju. Zapalony myśliwy, do polowań potrzebne mu były konie, a jak wiadomo konie to i stajnie, więc budował olbrzymie stajnie w naszym parku, na planie czworoboku 100 na 100 metrów, ale żeby było tego mało, to w tych stajniach kazał zbudować krytą ujeżdżalnię z drewna modrzewiowego, 800 metrów kwadratowych i to wszystko jest wykonane bez użycia gwoździ. To były ogromne pieniądze, jakie książę na to wszystko wydał. No wiadomo, jak się wydaje tyle pieniędzy, zaczęło ich brakować. A więc książę zaczął zaciągać pożyczki w bankach niemieckich. Nic złego by się nie stało, Hochbergowie, bogaci ludzie, oni by to wszystko spłacili. Ale niestety, gdy przyszedł czas spłaty kredytów, na świecie rozszalał się kryzys. To ten gigantyczny kryzys ekonomiczny, finansowy, gospodarczy końcówki lat 20. To szczególnie dotknęło Niemców. To jest okres Republiki Weimarskiej, gdy była gigantyczna dewaluacja marki, a Hochbergowie toną w długach. Na to wszystko zaczęły się strajki w kopalniach Śląska, fatalna koniunktura na węgiel, przecież węgiel to ich główne źródło dochodu. No i niestety stało się. Początkowo zaczęło brakować pieniędzy na spłatę kredytów. To jeszcze może nic takiego wielkiego by nie było, ale Hochbergowie przestali płacić podatki. I tu już państwo niemieckie nie czeka. Państwo niemieckie z uwagi na te olbrzymie długi ustanowiło w książu zarząd komisaryczny i niestety imienie zaczęło przechodzić na rzecz skarbu państwa Niemiec. To wszystko, to złe, wszystko dzieje się na terenie Śląska Dolnego. Ale przecież rodzina Hochbergów miała swoje pałace, miała swoje kopalnie, koksownie i huty na terenie Śląska Górnego, okolice Pszczyny. Tyle tylko, że Pszczyna już w okresie międzywojennym była w granicach państwa polskiego i tam państwo polskie z uwagi na te długi ustanowiło zarząd komisaryczny. Początek lat 30. rodzina Hochbergów to już bankruci. To im Niemcy zostawili ten zamek. Piękny zamek, ale gdy wybuchła II wojna światowa, to synowie księcia stąd wyjechali. No i teraz można powiedzieć śmiało, że to bardzo piękna karta historii tej rodziny. Hochbergowie to byli antyfaszyści. Nie tam jacyś malowani, to byli prawdziwi antyfaszyści. Oni z bronią w ręku wystąpili przeciwko Hitlerowi. Najstarszy syn księcia, książę Jan Henryk XVII Hochberg von Pless, w czasie wojny stąd pojechał do Anglii. On tam wstępuje do armii brytyjskiej. On służył w RAF-ie, się w sumie dosłużył stopnia pułkownika. Jeszcze pięknie zachowuje się jego brat hrabia Aleksander, książę Pszczyński. On jedzie do Francji. Tam wstąpił do polskich sił zbrojnych. Przeszedł całą kampanię, dosłużył się stopnia porucznika, dostał krzyż waleczny.
No, długo nie trzeba było czekać. Hochbergowie przez faszystowskie państwo niemieckie zostają uznani za zdrajców ojczyzny. Niemcy, naziści wykorzystują to ogromne zadłużenie i w 1941 roku dokonują konfiskaty książę. Ten zamek staje się własnością państwa. Ale co zrobić z właścicielką? Tu cały czas była księżna Daisy w tym zamku, a więc ją po prostu z zamku wyrzucono. Ona była bardzo ciężko chora. Ostatnie lata życia poruszała się na wózku inwalidzkim. Przypuszcza się, że to było stwardnienie rozsiane. Mimo to została z zamku usunięta. Na noszach ją z zamku wyniesiono. Są osoby, które jeszcze żyją, pamiętają ten moment, gdy księża była z zamku wynoszona, tam dzieci, służby podbiegały, tam na te nosze kładły kwiatki, Daisy wzruszona dziękowała im za pamięć. Wniesiono ją do ambulansu i wywieziono do Wałbrzycha. Przewieziono ją do willi parkowej, 15 km stąd. To była taka willa należąca do rodziny Czetriców przy ulicy obecnej Moniuszki 43. Ale tak naprawdę w tym pałacyku, w tej willi księżna zajmowała tylko dwa pokoje. Tam cały czas opiekowała nią się jej służąca, w sumie to była jej przyjaciółka, również Angielka Doli. Tam tak naprawdę księżna Daisy wiodła już bardzo dużą biedę miała. Miała dużą biedę. Niemcy obiecali, że będą dostarczali żywność, ale nie zawsze się z tego wywiązywali. Tak naprawdę to zaradność Doli powodowała, że księżna tam nie głodowała. Tam Daisy żyła jeszcze 2 lata. Umarła 29 czerwca 1943 roku. Przeżyła równiuteńko 70 lat. Dzień po swoich urodzinach umiera, a 3 lipca 1943 roku pochowano ją tutaj w Książu, w kaplicy grobowej Hochbergów, w mauzoleum w naszym parku. Legenda mówi o tym, że podobno pochowano ją wraz ze sznurem pereł o długości prawie 7 metrów, ale czy to prawda, my tego nie wiemy. Książ wtedy był już zupełnie pusty. Nie było tutaj już właścicieli, zamek opustoszały i faszystowska paramilitarna jednostka, organizacja TOT przystępuje do przebudowy zamku. To najbardziej tragiczny moment tego obiektu. Tutaj w czasie wojny miała powstać taka reprezentacyjna siedziba, tak naprawdę twierdza dla Adolfa Hitlera. Tego zbrodniarza w książu nie było, ale zdołano tutaj zniszczyć tą przebudową ponad 100 pomieszczeń. To tak naprawdę była barbarzyńska przebudowa. Niszczono piękne sale, w wielu salach poobniżano stropy, w kilku pozdejmowano balkony, poskuwano sztukaterie gipsowe i takie sale, piękne sale barokowe, stawały się betonowymi bunkrami. Tutaj są sale, które mają po metr wylanego betonu w stropach. To wszystko zmieniano dla Hitlera. On tutaj miał mieszkać, więc trzeba mu zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa. Nadzór nad tymi pracami prowadził profesor Gessler. Tutaj było 35 architektów. Oni projektowali przebudowę zamku, ale nie tylko to. Pod zamkiem wydrążono olbrzymie korytarze. Tutaj pod nami, pod dziedzińcem jest ponad kilometr tuneli. To najprawdopodobniej miały być bunkry i schrony. Mówię najprawdopodobniej, bo my nie mamy dokumentacji technicznej. Też nie wiadomo, co się stało, czy wywieźli ją Niemcy tuż przed nadejściem żołnierzy Armii Sowieckiej, czy to może żołnierze Armii Czerwonej wywieźli całą dokumentację. Te obiekty, które są pod książem, to część jeszcze większego wojennego przedsięwzięcia, bo ta organizacja TOT siłami więźniów z obozu koncentracyjnego Gross Rosen, obecnie Rogoźnica, każe wydrążyć 7 podziemnych obiektów. My o 7 wiemy, może jest ich więcej. 6 jest w Górach Sowich, to środkowa część Sudetów, to są te sztolnie, które tak często nazywa się sztolniami walimskimi, chociaż tam w Walimiu jest tylko jeden z tych podziemnych obiektów. Te pozostałe, te udostępnione do zwiedzania, znajdują się pod górą Osówka i pod górą Włodarz. 3 jeszcze nie są dostępne, to jest Soboń, Sokolec i Jugowice Górne. I około 20 km od Grusowi w linii prostej, obiekt 7, podziemia pod Książem. To wszystko, cała ta budowa, te podziemne obiekty, przebudowa zamku była objęta wspólnym programem.
Tutaj budowano kompleks Rize, olbrzyma, jedno z największych przedsięwzięć budowlanych tamtego okresu. Tutaj było biuro projektowe, a w pałacyku w Jedlinie było biuro wykonawcze organizacji TOT. Tam były te najważniejsze osoby, które zajmowały się budową tych kompleksów. Tutaj je tylko projektowano. No i tak naprawdę z tymi podziemnymi obiektami jest problem do dzisiaj, bo my do dzisiaj nie ustaliliśmy, w jakim celu Niemcy kazali te obiekty wykonać. Dlaczego? Bo nie mamy dokumentacji technicznej. Nie ma tak naprawdę wiarygodnych świadków i te obiekty są nieukończone, a więc możemy tylko przypuszczać. No, mówi się o tym, że to miały być samodzielne sztaby dowódcze armii niemieckiej, że to miały być jakieś podziemne fabryki zbrojeniowe, a nawet podziemne miasto. No bo w swoim założeniu te obiekty miały być ze sobą połączone. Tych przejść do dzisiaj nie odnaleziono. Wcale nie znaczy, że nie są zrobione. Jest relacja jednego z więźniów z obozu koncentracyjnego Gross Rosen, który znał bardzo dobrze niemiecki i podsłyszał rozmowę dwóch niemieckich inżynierów, którzy mówili, że tutaj do obiektu w Górach Sowich bardzo szybko dostają się architekci z Książa. Na pytanie, jak tam się dostają, powiedział, że koleją podziemną. A więc najprawdopodobniej już w czasie wojny obiekty były ze sobą połączone, a później doskonale zamaskowane. My niestety nie wiemy, w jakim celu Niemcy te obiekty kazali wykonać. Przypuszczamy, że te podziemia, które są pod Książem, to mogły być bunkry i schrony, ale one są olbrzymie. Obiekty pod dziedzińcem, tam jest 950 metrów bieżących korytarzy, to są tak naprawdę hale, które mają po 6 metrów wysokości po obetonowaniu, a tam ściany betonowe mają po 2 metry grubości. Tyle tylko, że z tych ścian w górnej części wystaje zbrojenie. To by wskazywało na to, że oni by w końcowym etapie przedzielili te korytarze, zrobili dwie kondygnacje. Na dole prawdopodobnie mogłyby być pomieszczenia socjalne, pokoje, łazienki, biura dla tych, którzy musieliby się ewakuować z zamku w czasie nalotów, a w górnej części cała sieć technologiczna, a więc przede wszystkim zasilanie energetyczne, najprawdopodobniej klimatyzacja i ogrzewanie. Tam jest bardzo zimno, tam jest bez przerwy około 5 stopni, czy to lato, czy to zima. Ale jeszcze raz zaznaczam, że to są tylko przypuszczenia, my nie mamy żadnej dokumentacji. Jest jeszcze drugi poziom podziemnych korytarzy pod Książem, pod samym zamkiem. Tam jest na dole 950 metrów bieżących korytarzy, a 15 metrów pod zamkiem jest 110 metrów korytarzy. I to najprawdopodobniej miały być systemy ewakuacyjne, czyli takie drogi ucieczkowe z samego zamku. Tam w dole jest takie pomieszczenie już obetonowane, wartownia, bunkier, w którym był zamontowany karabin maszynowy i kawałeczek dalej szyb windy. To była winda tylko i wyłącznie dla Hitlera. Na pierwszym piętrze tego zamku, w części południowej, w salach barokowych, zbudowano, one już były prawie ukończone, apartamenty dla Hitlera. Akurat tutaj mamy dokument, a więc opieramy się na dokumentach. Wiemy, gdzie miała być jego biblioteka, gdzie sypialnia, a nawet gdzie taka duża łazienka, wielki pokój kąpielowy. Wtedy tam całkowicie zmieniono te pomieszczenia, poprzesuwano ściany, tam wymontowano kominki, zabetonowano stropy. I od tych korytarzy 5 metrów dalej, od tych pokoi Hitlera 5 metrów dalej w korytarzu wybudowano szyb windy. I właśnie ta winda schodzi do tych podziemi, które są pod zamkiem. Kolejny system ewakuacyjny to klatka schodowa. Też tam w tych podziemiach ją doskonale widać. Ma 10 metrów wysokości, prowadzi z karczmy rycerskiej na dół. Schodów tam nie zdołano zamontować. I korytarz, który prowadził do windy głównej. Największa winda w całym kompleksie. Otóż połowa dziedzińca honorowego w Książu w czasie wojny była rozkopana, a myślę nawet, że więcej niż połowa. Lej na windę miał 23 metry szerokości, ponad 50 metrów głębokości. Potężny lej, tam najprawdopodobniej byłaby winda główna i kto wie, czy nie też klatka schodowa.
ale cała maszynownia tej windy byłaby schowana 10 metrów pod ziemią. Także cała ta góra byłaby zabetonowana, tam pewnie posadziliby trawę, z góry by nikt nie wiedział o tym, że w środku jest winda, a ona by regulowała cały ruch. Wszystkie te osoby, które ewakuowałyby się z zamku tymi drogami ucieczkowymi, z zamku, tą klatką schodową, windą, tą zamontowaną w zamku, zjeżdżałyby na dół, biegłyby do tej windy głównej i zjeżdżałyby na dół. A nad tym wszystkim 50 metrów skały. Wtedy nie byłoby takiej bomby, która mogłaby to zniszczyć. Idealny schron, no między innymi dla Hitlera, ale nie tylko on tutaj miał mieszkać. Z dokumentu, który posiadamy, znamy rozmieszczenie pokoi dla całego jego sztabu. Tutaj przyjechałaby mnóstwo osób, tak przypuszczamy, że około 200-250 osób byłoby razem z Hitlerem. A więc i cały teren musiał być zabezpieczony. Jak wiemy, teren zamku tego i jeszcze jednego zamku, tak zwanego Starego Książa, który został wybudowany w 1797 roku, w czasie wojny ten teren był ogrodzony, tam były wystawiane warty. Otóż tam byli żołnierze niemieccy, ale co ciekawe, oni nie znali niemieckiego. Jacy to żołnierze? To najprawdopodobniej byli Ukraińcy, którzy Łotysze, Ukraińcy. Chodziło o to, żeby ci żołnierze nie przekazywali informacji na zewnątrz miejscowej ludności, żeby nie mówili, co tutaj się w Książu dzieje. Pierwsza strefa obronna to właśnie ci żołnierze i to gigantyczne ogrodzenie. Zostały jeszcze słupy w parku, w trzech miejscach te słupy betonowe po ogrodzeniu widać. Wewnętrzna strefa ochronna to jest obrona przeciwlotnicza. Podobno tutaj w krótkim czasie można było wytworzyć sztuczną mgłę, zasłonić cały ten obiekt, ale do tego też były ustawione tutaj armaty przeciwlotnicze i bezpośredni nadzór nad więźniami, a więc trzecia strefa ochronna. Tak wszystko było tutaj pilnowane, tak strzeżone, objęte wielką tajemnicą. To samo, tę samą metodę stosowano w Górach Sobich. Tam też wszystkie obiekty były aż trzykrotnie strzeżone. Takie same strefy ochronne były i na Osówce, na Włodarzu i w Walimy. Tam nawet w wielu miejscach powysiedlano miejscową ludność, ale nie do końca. Pozostawiono kilka domów. Widać było, gdy ktoś tam leciał samolotem, że tu się gdzieś krówka pasie, tam jest pole, tam jest łan zboża, tutaj się zboże zbiera, a więc z góry byłoby widać, że coś się dzieje. Natomiast miejsca szczególnie chronione były obsadzane drzewami. Tutaj dosłownie w Góry Sowie przywożono już wielkie drzewa. W wielkich drewnianych donicach sadzono te drzewa, od razu wielkie drzewa, zasłaniano w ten sposób te obiekty, które były budowane, a drzewa, które już rosły, osłaniano takimi betonowymi kręgami, żeby maszyny budowlane, które tam się poruszały, nie uszkodziły tych drzew. Tam, gdzie się nie dało drzew posadzić, to nakładano siatki maskujące. To były siatki z metalowej siatki, takiej z drucików, ale listki były robione z plastiku. Do tej pory jeszcze można te listki w Górach Sowich odnaleźć. Obiekty, które były na ziemi, były robione w ten sposób, że ich stropy były zapadnięte do środka. I te wklęśnięcia wypełniano ziemią i tam na tych dachach sadzono drzewa, krzaki, także dosłownie byłoby to idealnie zamaskowane. Nikt by o tym się nie dowiedział i tak naprawdę ani wywiad angielski, amerykański, ani Rosjanie nie wiedzieli, co tutaj się dzieje. My do tej pory bardzo mało na temat kompleksu Rize i przebudowy zamku wiemy. Takie najważniejsze informacje przekazuje nam Albert Speer. To był minister uzbrojenia i amunicji III Rzeszy. To był w zasadzie przyjaciel Hitlera, człowiek, który nie tylko projektował kompleks Rize, całą przebudowę Berlina, wszystkie siedziby, w których przebywał Hitler, to dzieło Speera. Geniusz, to był geniusz. Speer to był geniusz. On dostał 20 lat na procesie norymberskim, odsiedział cały wyrok, a gdy wyszedł z więzienia, napisał pamiętniki. I w drugim tomie pamiętników, tak naprawdę to w przypisach, Speer podaje
ogromną ilość zużytego materiału budowlanego przeznaczonego na kompleks Rize i przebudowę Książa. To są liczby, które do tej pory wzbudzają wielkie zdumienie wśród poszukiwaczy. No bo tego nie ma. Szper podaje dokładnie w metrach sześciennych, w tonach, ile tutaj zużyto cementu, ile rur, ile desek, ile było mostów, kolejki wąskotorowej. Tego nie ma. Nie wiadomo, gdzie to jest. Prawdopodobnie Szper przez przypadek napisał prawdę. Napisał o obiektach, które zostały wykonane. On, gdy siedział w więzieniu, był odizolowany od świata zewnętrznego. Nie wiedział o tym, że my po prostu nic na ten temat nie wiemy. I zaczął pisać prawdę. I on tam po raz pierwszy w tych pamiętnikach używa tego terminu Rize, że tutaj budowano kompleks Rize. Szkoda, że po wyjściu Szpera nikt tego tematu nie pociągnął. Były z nim robione wywiady, ale na temat obiektu Rize nikt się nie zająknął, bo tak naprawdę nikt nie wiedział o tym kompleksie. O, tutaj były, tam się zawsze mówiło, że jakieś dziury w ziemi w Walimiu, a tam na Usuwce coś jest. Dopiero lata, końcówka lat 90., gdy tak na poważnie zaczęto się zajmować tym obiektem. Jest jeszcze jedna wzmianka niemieckiego oficera, to był pułkownik von Bell. To był adiutant Hitlera do spraw Luftwaffe. Gdy był zamach na Hitlera 20 lipca 1944 roku w Wilczymszańcu, to von Bellow był w tym baraku, który wyleciał w powietrze. On tam doznał pewnych obrażeń i leczył się z tych obrażeń tutaj w Szczawnie. Gauleiter Hanke, przywódca NSDAP Dolnego Śląska, oprowadza von Bellowa po obiektach w Książu i w Górach Słowik. I co ciekawe, Bellow w swoich pamiętnikach pisze, że te obiekty są budowane, ale one, jak pisze sam Bellow, na pewno nie zostaną ukończone. Tak się zresztą stało. Zakończyła się II wojna światowa, tutaj wojny na tych ziemiach nie było. Obiekty nie zostały ukończone, ale my nie wiemy, co on widział. Na jakim etapie te prace były, co tak naprawdę von Bellow zobaczył. On absolutnie go ten kompleks Rize nie interesował. I to są właściwie tylko te dwie oficjalne informacje udokumentowane, o których wiemy. Wiemy o tym tylko też, że profesor, który przyjeżdżał tutaj z Berlina, Giesler, on był głównym projektantem tego obiektu. No, współpracowało z nim 35 architektów. To są jedyne fakty. Reszta to są tylko domysły. Najgorsza rzecz, że nie mieliśmy kontaktu z więźniami z obozu koncentracyjnego, którzy pracowali w tym kompleksie. Bardzo dużo tych ludzi przeżyło, ale gdy zaczęto szukać świadków, którzy pracowali w podziemiach pod Książą i przebudowy zamku, nie znaleziono takich osób. Dlaczego? Oni najprawdopodobniej zostali wymordowani. Styczeń, luty 45 roku. Tutaj cały czas prace trwają, ale przecież wojna już jest ku zakończeniu się ma. Praktycznie Wrocław już jest otoczony, z dwóch stron nacierają dwie armie, a tutaj cały czas trwają prace. Na początku lutego 45 roku dokonuje się likwidacji w obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Było ich ponad 100. Przy każdym kompleksie był taki podobóz, tutaj były aż dwa. Jeden znajdował się tam, gdzie teraz jest górny parking, tam stały drewniane baraki dla więźniów obozu koncentracyjnego i był jeszcze jeden obóz, to jest Dolina Rzeki Pełcznicy przy Cisie Bolko, tam też byli pracownicy przymusowi. Tych ludzi ewakuowano stąd. Ewakuowano to jest bardzo delikatne słowo. Oni byli pędzeni przez góry Sowie w kierunku na Czechy. To były marsze śmierci. Ogromna masa tych ludzi tam zginęła. Została wykończona przez eskortujących ich SS-manów. Oni ginęli z głodu, z wycieńczenia, z mrozu. Tak naprawdę góry Sowie to jest jedno wielkie cmentarzysko. Ale tutaj do Książa w połowie lutego sprowadza się około 200 więźniów spod obozu koncentracyjnego Gross Rosen z Cieplic. I ci więźniowie najprawdopodobniej są tutaj aż do początku maja 1945 roku. Co tutaj robią? Tylko 200 więźniów. Tutaj przecież na co dzień pracowało około 800-900 więźniów, a zostało tylko 200. I to nie tych, którzy tutaj byli wcześniej, tylko przywiezieni byli z zewnątrz.
Najprawdopodobniej te 200 osób było przeznaczone tylko i wyłącznie do maskowania tego, czego oczywiście nie powinniśmy zobaczyć. A więc prawdopodobnie to, co my teraz widzimy, te obetonowane ściany, te korytarze, wystające zbrojenie, to jest tylko i wyłącznie maskowanie. Niemcy zostawili nam tutaj to, co powinniśmy zobaczyć. A te właściwe rzeczy zostały doskonale zamaskowane. Tak się dzieje pod Książem, tak się dzieje też w Górach Sowich. Lokalny poszukiwacz tutaj z tego terenu, pan Tadeusz Słowikowski, to już człowiek, który ma ponad 80 lat, on spotkał w Świebodzicach takiego pana, który tutaj w Książu pracował właśnie w tej grupie 200-osobowej. On cudem przeżył. Gdy była już ewakuacja tych 200 więźniów, oni prawdopodobnie zostali zamordowani. On wcześniej został wywieziony do szpitala w Kolcach. Był bardzo ciężko chory, tam miał jakieś problemy z żołądkiem. I on jest jedyny z tej grupy przeżył. Ale co on mówi? On mówi, że jak gdy oni tutaj przyjechali z Cieplic, to był luty 1945 roku, obiekty pod Książem nie były obetonowane. Tam, jak on sam twierdzi, tam nie było grama betonu. On pamięta, że dopiero wożono szalunki, te deski pozbijane w szalunki, one dopiero miały być mocowane do wylewania betonu. A więc o co chodzi? Że to, co mówiłem wcześniej, że te wszystkie obiekty betonowe, te wielkie ściany, stropy, to jest tylko i wyłącznie maskowanie. Tu był jeszcze jeden człowiek, ten człowiek mieszkał w Izraelu. On też Słowikowskiemu, gdy byli tam w podziemiach, pokazywał takie miejsce, gdzie była ogromna hala. On nawet wskazywał na tę ścianę, mówi: panie Tadeuszu, tu jest teraz blok betonowy, tu była potężna hala. Tam w późniejszym czasie prowadzono jakieś prace wiertnicze, ale nie dowiercono się do tego miejsca, nie przewiercono tego grubego betonu. I też potwierdza to, co mówił ten wcześniejszy człowiek, że tam na dole nie było betonu, że to były tylko i wyłącznie, była wyłącznie skała, więc obiekty były dopiero przygotowywane do betonu. A betonowanie nie miało najmniejszego sensu ze względów militarnych, bo już cały czas powtarzam, stąd się wszyscy wycofywali. Styczeń, luty 1945 roku to była wielka ewakuacja, a tutaj prace szły w najlepsze. Do dzisiaj te kompleksy w Górach Sowich, podziemia pod Książem, to jest dalej jedna wielka tajemnica. W tej chwili przedsiębiorstwo Zamek Książ udostępnia część tych podziemi, te korytarze, które są pod zamkiem, te 110 metrów jest udostępnione do zwiedzania, ale te główne korytarze, te, które są pod dziedzińcem, to jest własność Polskiej Akademii Nauk. Tam są instytuty naukowo-badawcze, dwa instytuty. Instytut Badań Kosmicznych i Instytut Sejsmografii. Tam jest bardzo czuła aparatura zamontowana i tam niestety nie można wprowadzać ruchu turystycznego. No szkoda, bardzo ciekawe obiekty i one, jak już mówiłem, są obetonowane. To, co w Górach Sowich, tam jest goła skała, tutaj obiekty są obetonowane. Można tak powiedzieć, że w około 70% one są ukończone, a więc można by nawet porównać, jakby to wszystko mogło wyglądać w Górach Sowich. Ale czy to miały być bunkry i schrony? My tego też do końca nie wiemy. Może jakieś instytuty badawcze, też tak się tutaj o tym mówiło dosyć głośno przez pewien czas, że tam na dole mogły być instytuty takie badawcze. Podobno prowadzone tam jakieś prace nad wytrzymałością ludzkiego organizmu na przeciążenia, a więc badania, które prowadzono później w instytutach kosmicznych. Prawdopodobnie takie rzeczy były już prowadzone w tych podziemiach tam właśnie, gdzie teraz są placówki naukowo-badawcze. Tego też do końca nie wiadomo, bo jak mówię, nie ma absolutnie żadnej dokumentacji. Tak jak mówię, Góry Sowie, obiekty, które my teraz znamy, podziemia pod Książę, otoczone tą wielką taką aurą tajemniczości, nie przebadane do końca. W tej chwili praktycznie już nigdzie się nie prowadzi prac eksploratorskich, nie bada się tych obiektów. No tutaj to są wyłączone z oczywistego powodu. Raz, że to jest obiekt muzealny, sam Książna, w podziemiach są te instytuty, więc tych prac się prowadzić nie da. No a w Górach Sowich tam w większości to w tej chwili są już atrakcje turystyczne. Ale tutaj na terenie Dolnego Śląska praktycznie nie ma takiego miasta, nie ma takiej miejscowości, gdzie by nie było podziemi. W
każdym mieście, gdy się zapyta miejscowych, czy tutaj są podziemia, oczywiście nawet je wskażą. Nawet nie tak dawno podwierano podziemia w Kamiennej Górze, to sztolnie Arado. Też prawdopodobnie robiono tam jakieś już wtedy urządzenia do pocisków V1, do rakiet V2. Są wielkie podziemia w samym Wałbrzychu. To w większości były bunkry i schrony. No tutaj nie trzeba było wielkich nakładów pracy, bo przecież te podziemia istniały, to był przemysł górniczy, chodniki były już gotowe, wystarczyło tylko je obetonować. W Świdnicy gigantyczne podziemia, gdzie była wielka łącznica telefoniczna, Świebodzice tuż obok nas, tam były fabryki zbrojeniowe, dzielnica Świebodzic, Pełcznica, to przecież fabryki lotnicze. Tam produkowano urządzenia do Messerschmittów. Tam przecież mnóstwo rzeczy jeszcze po wojnie pozostało. Gdy tutaj wkroczyli żołnierze armii sowieckiej, to było dokładnie 8 maja 1945 roku, trafili na obiekty niezniszczone. Tutaj nie było wojny, tutaj nie spadł ani jeden pocisk. Mogli to wszystko przejmować. I oni byli sami zdziwieni, co tutaj się w Książu działo. Przecież z zewnątrz to był bardzo piękny pałac, a w środku gigantyczna przebudowa. No też pewnie byli zdziwieni tym, że niewiele stąd się da wywieźć. Jak wiemy doskonale, mnóstwo pałaców na terenie Dolnego Śląska zostało przez żołnierzy Armii Czerwonej ograbionych, a z Książa nie było co wywieźć, bo większość zbiorów rodziny Hochbergów powywozili sami Niemcy. Gdy w 1941 roku ten zamek stał się własnością państwa, profesor Günter Grundmann powywoził stąd mienie Hochbergów, całe kolekcje, obrazy, meble zostały stąd wywiezione i co ciekawe też przepadły, nawet nie wiadomo, gdzie to wszystko się znajduje. No i tutaj żołnierze armii sowieckiej z zamku niewiele wywieźli, ale powywozili bardzo dużo z okolicznych fabryk. No nie tylko rzeczy, które tam się znajdowały, oni powywozili stąd całe linie technologiczne, urządzenia, oni powycinali trakcję kolei elektrycznych. Cała kolej tutaj na terenie Dolnego Śląska przez Niemców była zelektryfikowana. Niestety żołnierze Armii Czerwonej wycięli słupy. Pozabierali całą linię, wszystko zostało stąd wywiezione. No i niestety to wszystko trzeba było później odbudowywać. Na zakończenie, wszystkie osoby, które są zainteresowane tą tematyką II wojny światowej, zapraszam do Książa. Jak mówię, jestem tutaj przewodnikiem. Utworzyliśmy trasę, która się nazywa Od Piastów do II wojny światowej. Pokazujemy te pomieszczenia, w których miał kiedyś mieszkać Hitler, jego windę, te obiekty podziemne. Poza tym ten temat to jest temat rzeka, on jeszcze nie jest wyczerpany, a więc zapraszam wszystkich na dalsze odcinki tego samego tematu.